O 18:00 rozpoczęła się msza święta w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi w intencji świętej pamięci Lecha i Marii Kaczyńskich oraz osób, które wraz z nimi 10 kwietnia 2010 roku zginęły w katastrofie smoleńskiej. Mszy przewodniczy Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Na miejscu jest Witold Ziomek. Kilka minut temu w łódzkiej archikatedrze rozpoczęła się msza święta. Msza święta, w której biorą udział m.in. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele rządu, w tym wicepremier, minister kultury Piotr Gliński i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Zaraz po zakończeniu mszy świętej, około godziny 19:30, rozpocznie się uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, który jeszcze na razie przesłonięty jest biało-czerwoną wstęgą. Wtedy też będzie czas na okolicznościowe przemówienia, będzie też moment na składanie kwiatów. Uroczystości będzie towarzyszyć asysta wojskowa, odczytany zostanie również apel pamięci. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej przy łódzkiej archikatedrze powstał z inicjatywy arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Składa się z drewnianego krzyża i kamiennych obelisków, na których wyryto nazwiska 96 osób, które zginęły tragicznie w katastrofie na lotnisku pod Smoleńskiem. Pomnik został sfinansowany z funduszy Kurii, a w maju zeszłego roku radni łódzkiej Rady Miejskiej jednogłośnie wyrazili zgodę na jego budowę.